Wałbrzych to miasto, które nie musi niczego udowadniać. Udawać, że jest kimś innym, ścigać się. To miasto złożone z ludzi, z ich historii, z ich marzeń. Dumne i odważne. Pełne zachwycających miejsc i niezwykłych opowieści. Przyjazne i otwarte. Zaskakujące, tajemnicze, piękne. Wałbrzych. Miasto do odkrycia. Wałbrzych to miasto, które nie musi niczego udowadniać. Udawać, że jest kimś innym, ścigać się. To miasto złożone z ludzi, z ich historii, z ich marzeń. Dumne i odważne. Pełne zachwycających miejsc i niezwykłych opowieści. Przyjazne i otwarte. Zaskakujące, tajemnicze, piękne. Wałbrzych. Miasto do odkrycia. Wałbrzych to miasto, które nie musi niczego udowadniać. Udawać, że jest kimś innym, ścigać się. To miasto złożone z ludzi, z ich historii, z ich marzeń. Dumne i odważne. Pełne zachwycających miejsc i niezwykłych opowieści. Przyjazne i otwarte. Zaskakujące, tajemnicze, piękne. Wałbrzych. Miasto do odkrycia. Wałbrzych to miasto, które nie musi niczego udowadniać. Udawać, że jest kimś innym, ścigać się. To miasto złożone z ludzi, z ich historii, z ich marzeń. Dumne i odważne. Pełne zachwycających miejsc i niezwykłych opowieści. Przyjazne i otwarte. Zaskakujące, tajemnicze, piękne. Wałbrzych. Miasto do odkrycia. Wałbrzych to miasto, które nie musi niczego udowadniać. Udawać, że jest kimś innym, ścigać się. To miasto złożone z ludzi, z ich historii, z ich marzeń. Dumne i odważne. Pełne zachwycających miejsc i niezwykłych opowieści. Przyjazne i otwarte. Zaskakujące, tajemnicze, piękne. Wałbrzych. Miasto do odkrycia. Wałbrzych to miasto, które... Dolnośląska Liga Młodziczek, Chełmiec, Wodociągi, Wałbrzych, Wolej 2, Wrocław. Pierwszy mecz dzisiejszych zmagań. Trzy takie przed nami. Później jeszcze zobaczymy mecz Woleja z UKPS Lubin i Chełmca również z drużyną z Lubinia. Mamy nadzieję, że całość będzie się tutaj wszystkim tylko dobrze kojarzyła. Zobaczymy, jak sam mecz będzie przebiegał. Drużyna Chełmca: Witek Będzińska, Borowiec, Gotwod, dalej Górska, Hurtak, Krasucka, Kozłowska, Ruszczyńska, na libero Turkosz i Szuster. Wolej Wrocław to Grusicka, Przygoda, Jajor, Bus, Dechnik, Najdecka, Głąb, Strzałkowska, Lis i na libero Markowska. Tak, teraz się już wszystko zgadza i możemy spokojnie przystąpić do rywalizacji w tym spotkaniu. Zielono-białe, zielone koszulki, czarne spodenki Wolej Wrocław, biało-niebieskie stroje to drużyna Chełmca Wałbrzych.
Już wszystko jest gotowe do tego, by rozpocząć rywalizację w tym spotkaniu. Pierwszą piłkę do gry podadzą gospodynie tego turnieju. A więc już widzimy początek rywalizacji. Piłka zagrana w aut. 1-0, Wolej obejmuje prowadzenie. Teraz już zobaczymy, na co będzie stać na przyjęciu wobrzyską ekipę. Ten początek rywalizacji zawsze jest nieco bardziej stresujący. Zobaczymy, czy uda się tutaj nawiązać do tego, co grały wczoraj seniorki i efektownego zwycięstwa, które też dostarczyło sporo satysfakcji miejscowym kibicom. Dzisiaj każdy też z ciekawością zerka na to, w jaki sposób rozegrany zostanie ten turniej, te zawody, tym razem serwis w siatkę. No i kolejny punkt dla wrocławskiej drużyny. Zobaczymy przede wszystkim trzy spotkania, które w Dolnośląskiej Lidze Młodziczek zawsze w jakimś tam sensie ciekawiły widzów, bo są to mecze drużyn, które no, zawsze rywalizują ze sobą o punkty, pozycje w tabeli. Tym razem 2-2. Ciekawy jestem, jak poradzi sobie na zagrywce dalej. Bardzo mocny serwis odrzucający tutaj przeciwniczki od siatki. Nie było mowy o tym, by tym zagraniem można było cokolwiek tutaj zmienić. Raz jeszcze dalej. Mocno. Tym razem ponownie to przyjęcie dalekie od ideału. 4-2 już prowadzi Chełmiec Wałbrzych. Takie spotkania zawsze sprawiają, że na trybunach pojawiają się rodzice, dziadkowie, często całymi rodzinami. Zawodniczki przyjeżdżają na zawody, na mecze, wszyscy sobie nawzajem pomagają, dopingują. To na pewno pomaga w rozwojowi siatkówki. Młodzieżowe zespoły lubią, no, gdy grają właśnie w takim, a nie innym atmosferze, często same pomagają swoim starszym koleżankom w organizacji meczów, to podając piłki, to układając wszystko to, co dzieje się na trybunach, więc sami widzimy, że potem one też chciałyby przeżywać podobne emocje, jakie towarzyszą ich starszym koleżankom. Mamy czas, pierwsza przerwa na żądanie w tym spotkaniu dla zespołu z Wrocławia. Domu? Zapraszamy na wycieczkę do źródła dobrej wody z kranu. Wodociągi Wałbrzych posiadają około 50 starannie wyselekcjonowanych ujęć. Woda pobierana jest z ujęć podziemnych oraz powierzchniowych, głównie na rzece Bóbr. Zdecydowana większość wody pochodzi z ujęć podziemnych. Największe ujęcie głębinowe znajduje się w Gorzeszowie i ma prawie 350 metrów głębokości. Cała podróż zaczyna się w zakładzie uzdatniania, który każdego roku... Tu jeszcze na ekranie widzimy zespół z Wałbrzycha. Rozmawiają tutaj siatkarki z trenerem. Dalej gotowa do tego, by grać ponownie piłką. Tym razem as serwisowy, no piłka spada wprost w linię 9 metra. Siódmy punkt. Już powędrował na konto drużyny. Teraz jednak kolejne przyjęcie nieudane. Ósmy dla Chełmca. Widać, że Ewelina dalej jest tutaj na pewno przygotowana do tego, by w odpowiedni sposób serią zdobywać zagrywki. Ona też ma doświadczenie z gry w tych rozgrywkach juniorek młodszych, jak i juniorek, gdzie dostaje zawsze kilka minut
by łapać te plusy, te doświadczenie, to ogranie, by to potem procentowało właśnie w tej docelowej kategorii wiekowej, której występuje na bieżąco. I teraz kolejny raz mocne, precyzyjne, techniczne zagranie, które daje już 10. punkt dla zespołu z Wałbrzycha. Trenerzy z góry zakładali, że tutaj trzeba będzie przede wszystkim właśnie zagrywką zrobić sobie przewagę. Tak jak za każdym razem w zawodach siatkarskich ma ona kluczowe znaczenie. Podobnie i teraz trzeba więc przyjąć i po tej zagrywce spróbować jeszcze zagrać dobrą piłkę na drugą stronę siatki. Tak jak teraz zrobiły to po dobrym rozegraniu atak Będzińskiej i punkty dla Chełmca. 11-3 prowadzą gospodynie tego spotkania. Mecz na razie układa się całkowicie pod dyktando wałbrzyskiej drużyny, choć teraz ten serwis mierzony, to jednak piłka pofrunęła zbyt daleko, by można było zaliczyć go do tych udanych. No ale też i takie sytuacje zdarzają się. Trenerzy bardzo często dają swoim zawodniczkom nieco więcej swobody w sytuacji, gdy wynik jest korzystny, gdy ta gra się układa bardzo dobrze. Teraz drugi z rzędu punkt zdobyty przez Wolej Wrocław. I już jest 5-11. Także starają się tutaj niwelować stratę wrocławianki. Niezły pomysł, choć piłka spada trochę za 9 metrem. No i dzięki temu znowu inicjatywę przejmują wałbrzyszanki. Taśmę. Punkt zdecydowanie zasłużony. 6 straty mają goście tego spotkania. Przyjechały tutaj pełne nadziei na dobry rezultat, na zwycięstwo chociaż w jednym spotkaniu. Zobaczymy, jak uda się to zrealizować. Na razie Wałbrzych świetnie zaczął, za to potem było kilka problemów z odpowiednim przyjęciem piłki, rozegraniem jej przy siatce. No i teraz lewe skrzydło, nie ma ataku, jest delikatne podanie piłki na drugą stronę. To daje możliwość kontry rywalkom. I tym razem ten atak taki delikatny na środku też mógł nieco zaskoczyć wrocławski zespół. Zresztą widzieliśmy to potem w tym, jak sama akcja się skończyła. Dobre podanie, na palce to przyjęcie ryzykowne, tam niewiele brakowało, doszłoby do błędu podwójnego odbicia. Udało się to jednak rozegrać, atak mocny, trafia piłka w siatkę, taśmę w dłonie i potem już w boisko. Starała się tu Borowiec zrobić przewagę na siatce z tego ataku, no ale trochę zabrakło tam chyba centymetrów na to, by można było to skrobić w zamierzony sposób. Teraz za to świetna kiwka. I tutaj za to dobre przyjęcie. Od dłuższego czasu wrocławianki miały z tym problemy. Teraz na palce za to wałbrzyska drużyna w odbiorze tego zagrania. Mocne, bardzo dobre zbicie po przekątnej i natychmiast skutkuje to kolejnym punktem. Tym razem już 15-7. No, dobry pomysł tutaj miał trener drużyny na ustawienie zespołu. Mocno, szybko zaatakował dobrą zagrywką, zmuszając przeciwnika do sporej liczby błędów na przyjęciu. To gruntowało tutaj wałbrzyszankom przewagę. Starają się co prawda teraz utrzymać to tempo, ale podejrzewam, że dopóki dalej nie wróci
w pole zagrywki będą miały nieco problemów. Szczególnie jeśli takie serwisy sprawią, że Volley tutaj złapie ten rytm i napędzi swoją machinę. No i będzie ta zdobywała seryjnie punkty. Wszystko tu oczywiście jest możliwe. Trójka zawodniczek pod siatką. Też starają się tam zmieniać, szachować swoje vis-a-vis. Okazuje się, że dwa z rzędu dobre serwisy dają punkty. Są bardzo precyzyjne, mocne i podobnie jak dalej poprzednim razem, gdy była i decydowała o tych swoich podaniach. Też tutaj szykowała nam się taka seria, choć jak widzimy już po dwóch piłkach ta trzecia wylądowała w aucie i Chełmiec ponownie podaje piłkę zagrywką. Dobre to rozegranie na środek, tutaj bardzo ładnie i skutecznie atak, mogło się to podobać. Głąb zrobiła tutaj wszystko jak należy po tym precyzyjnym wystawieniu Najdeckiej. No i tym razem jeszcze gdzieś tu po drodze dotknięta taśma. Także punkt 12. No i powoli, sukcesywnie, ale przewaga w Chełmca się zmniejsza. Z 8 punktów potem było 6, teraz zrobiło nam się 4. Piłka wraca. Bardzo udanie jednak tutaj też konsekwentnie zaasekurowały się nawzajem Wałbrzyszanki, dając sobie szansę na obronę tej piłki. Teraz już trzeba grać spokojnie. Druga strona, bardzo mądrze. Trzeba więc się skupić na przyjęciu, bo tego typu piłki na pewno powinny być przyjmowane w punkt. Delikatnie, świetnie to chciały zrobić w obronie, za to przechytrzone przez rywalki zawodniczki Chełmca tracą kolejny punkt. No, a zaangażowanie w grę bardzo duże, może się to podobać i zresztą powinno to być też docenione, bo takich akcji w meczach siatkarskich, gdzie ta wymiana piłek jest długa, oglądamy mało. A teraz jeszcze dodatkowo ponownie Ewelina dalej na zagrywce może tu robić, ale nie tym razem, chciałem powiedzieć, spustoszenie po drugiej stronie siatki, bo tak to wyglądało wcześniej. No, tym razem to autowe zagranie sprawiło, że Volley wraca do gry ze stratą 3 punktów. No i kluczem do sukcesu w tym secie będzie na pewno zagrywka oraz przyjęcie. Takie jak to przed chwilą, co popsuło plany na grę. 4 punkty przy dobrym rozegraniu tej akcji, skończonej punktem. Volley zbliżyłby się do swoich rywalek na 2, więc tutaj na pewno te detale mogą być kluczem do zwycięstwa. Złe to rozstawienie, wpada w siatkę Będzińska i jest 15 punkt dla wrocławskiej drużyny. Volley i czas dla trenera z Wałbrzycha. Nie musi niczego udowadniać. Udawać, że jest kimś innym, ścigać się. To miasto złożone z ludzi, z ich historii, z ich marzeń. Dumne i odważne. Pełne zachwycających miejsc i niezwykłych opowieści. Przyjazne i otwarte. Zaskakujące, tajemnicze, piękne. Wałbrzych. Miasto do odkrycia. No to wracamy do tego spotkania przy wyniku 18-15 dla Chełmca. Ale to zespół z Wrocławia powoli gdzieś tutaj odzyskuje rytm meczowy, popełnia nieco mniej błędów, choć przewaga, którą Chełmiec uzyskał dzięki dobrym serwisom Eweliny dalej w tym pierwszym momencie, gdy weszła w pole zagrywki, wciąż się utrzymuje. To jednak teraz proszę zobaczyć, z dużymi problemami, ale jednak punkty wędrują na drugą stronę.
Chciały tutaj Wobrzyszanki to obronić, przeszkodziła taśma w tym, by była ta obrona skuteczna. No i z 8 punktów przewagi już w tej chwili zostały tylko 2. Dobry atak Będzińskiej, podbity. A tym razem odpowiedź w siatkę. 19-16, 3 punkty różnicy. Wchodzimy w ten moment seta, najbardziej ważny, jeżeli chodzi o możliwości jego zakończenia. To jest ta finalna część, która najczęściej nam decyduje o tym, który zespół przy wyrównanych wynikach jest w stanie mentalnie do tego podejść na wyższym poziomie. Atak w taśmę, a nie, dotknięta siatka po drugiej stronie. Starały się tutaj zablokować to zagranie zawodniczki Wolej Wrocław, ale ostatecznie skończyło się tylko i wyłącznie na błędzie i to trochę uspokoiło tutaj cały sztab szkoleniowy wołbrzyskiej drużyny, która miała pewne kłopoty w tym, by odskoczyć od rywalek. Po doskonałym początku, jak widzimy, już teraz jest ta gra zdecydowanie trudniejsza. 5 punktów do końca seta, 3 punkty straty mają wrocławianki, a więc teoretycznie wszystko tutaj jest jak najbardziej możliwe, dalej w powietrze. Dobra próba przyjęcia, świetny, teraz jednak też blok, no i wrocławski team wraca do kontry, atak w pierwszym tempie nieudany, więc też łatwiej było skontrować, ta skuteczna na tyle, że już ponownie przewaga wałbrzyskiej drużyny zmalała do 2 punktów, a to sporo. Jednak mimo wszystko Wrocław odrobił. Dobre to rozegranie, krótko, szybko, na środek siatki, atak z drugiej linii, aut, zdecydowanie nie udało się tutaj zatrzymać tej akcji. I punkt przewagi Chełmca. Pokazuje nam tutaj więc w tym momencie, że trzeba będzie do samego końca rywalizować o zwycięstwo. Przewaga Chełmca z tego seta w tym momencie została zniwelowana do zera, po 20. Mówię o tym dlatego, że tutaj Wałbrzyszanki prowadziły ze swoim przeciwnikiem już 8 punktami. Wydawało się, że to się utrzyma, ta gra punkt za punkt w pewnym sensie była do pewnego momentu skuteczna. No ale potem gdzieś to się skończyło. No i tej skuteczności w ataku, ale przede wszystkim na przyjęciu brakowało. Teraz na palce, swobodnie, atak z drugiej linii, plasowany Wout. No i misterna praca z tego, co zrobiły zawodniczki w olejach niedawno, została już wspomnieniem. Czas dla wrocławskiego zespołu. Przygotowuje 7 milionów metrów sześciennych wody. Trafia ona do ponad 200 tysięcy mieszkańców w gminach należących do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i nie tylko. Woda zostaje poddana wieloetapowemu procesowi uzdatniania, oczyszczania i filtracji. Na początku oddzielane są większe zanieczyszczenia, np. drobinki piasku. Następnie woda przechodzi przez kolejne etapy. Jest oczyszczana z bakterii i drobnoustrojów. Usuwane są z niej również niepożądane związki chemiczne. Wszystko po to, by była smaczna, zdrowa i bezpieczna do picia. Jakość wody. ...22-20. Pierwszy set na spokojnie. Zbliża nam się do końca, choć przez moment wydawało się, że tych emocji będziemy mieli trochę więcej. Teraz ładnie na środek, dalej mocno, a i out! No więc wciąż ten kontakt się utrzymuje. Wszystko do momentu samego ataku było rozegrane bardzo dobrze. I tutaj na pewno można było myśleć o tym, że w przypadku zdobytego teraz przez dalej punktu, to Chełmiec odskoczy już na 3. 2 tylko będzie miał do zakończenia meczu, więc margines błędu po przeciwnej stronie byłby bardzo niewielki.
no to pokazuje, jak ważne są czasami te pojedyncze akcje, które potem gdzieś rzutują na obraz całego spotkania. 23-21. No więc zbliża się do zakończenia rywalizacji w tym secie. Przewaga na razie bardzo wątła, biorąc pod uwagę to, co było w pierwszych minutach rywalizacji. No ale tym razem serwis bezbłędny, dosłownie w najbardziej oczekiwanym przez trenera momencie. 24-21 i za chwilę piłka setowa, piłka, która jeżeli będzie zagrana w podobny sposób, to szybko nam zakończy pierwszą partię tego spotkania. Problem na przyjęciu, oddana jeszcze ta piłka za darmo, choć jak widzieliśmy też troszeczkę za dużo chyba tam nonszalancji w tym zagraniu, chciała tutaj wobrzyska zawodniczka szybko skończyć meczową, a znaczy spesetową piłkę, dobrą akcję, która gdzieś tam powolutku się zrodziła w prezencie dzięki dobrej zagrywce. No ale czasami ten pośpiech jest kwintesencją błędów, gdzieś tam coś się urodziło w głowie, nie udało się tego skończyć fizycznie, skończyły to później po ataku dalej. Mimo wszystko za ten atak nieudany, za tą próbę warto pochwalić, bo czasami to przynosi skutki w przyszłości. I pierwszy set dla Chemca. Wody sprawdzają nie tylko pracownicy Laboratorium Wodociągu w Wałbrzych, ale również Sanepid. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich procesów uzdatniania cały czas czuwają wykwalifikowani fachowcy. Wśród nich są nie tylko ludzie. Najmniejszymi specjalistami od badania czystości wody są małże. Jeśli w wodzie pojawiłby się jakiś niebezpieczny składnik, te małe żyjątka, chcąc chronić się przed nim, zamknęłyby muszle, w ten sposób ostrzegając o zagrożeniu. Całe szczęście jeszcze nigdy nie musiały tego robić. Na kolejnym etapie woda jest bardzo dokładnie badana w laboratorium. Naukowcy wykonują wiele testów i sprawdzają, czy nie ma w niej nieodpowiednich dla człowieka związków chemicznych albo groźnych bakterii. Jeśli skład wody jest właściwy, może zostać wysłana do domów. Zanim jednak trafi do twojego kranu, przebywa bardzo długą drogę, która może mierzyć nawet 20 km. Rurociągi muszą pokonać m.in. strome wzniesienia. Potężne pompy bez przerwy wtłaczają ogromne ilości wody na naprawdę dużą wysokość. W niektórych miejscach to nawet 120 metrów, czyli tyle co 4 10-piętrowe wieżowce. Gdy woda dotrze szerokimi magistralami do miasta, jest rozdzielana na mniejsze rury, którymi płynie do domów. Łączna długość sieci wodociągowej należącej do wodociągów Wałbrzych to ponad 900 km, czyli więcej niż odległość między Wałbrzychem a Florencją we Włoszech. Żeby woda mogła płynąć bez przeszkód, cały ten długi i skomplikowany rurociąg musi być sprawny. Dlatego codziennie zespół fachowców czuwa nad tym, żeby wszystko działało bez zarzutu. Przed nami druga partia tego spotkania. Pierwszą wygrała drużyna z Wałbrzycha, zwyciężając 25-21, co pokazało nam, że zaciętość w tych meczach drużyn młodzieżowych często jest jednym z tych najważniejszych elementów rywalizacji. Widzieliśmy tutaj wielką przewagę po serwisach dalej i w zasadzie wydawało się, że jest już po meczu, a tymczasem potem się okazało jednak, że wrocławianki świetnie grając potrafiły tu szybko zrobić psikusa miejscowym fanom, doprowadziły do wyrównania przy wyniku 20-20, zrobiło się ciekawie, no ale ostatecznie to Wałbrzyszanki wygrały tutaj do 21. W boisku. A więc pierwszy punkt już w tym drugim secie powędrował na konto wałbrzyskiej drużyny. Dobre przyjęcie teraz od dłuższego czasu właśnie nad tym prawem.
pracowały zawodniczki Woleja, no i to od razu przynosi efekty zdobytym punktem. Ważne, by koncentracja i konsekwencja w grze była czymś, na co tutaj trenerzy zwracają, czyli taką powtarzalnością, która pozwoliłaby zdobywać punkty seryjnie. Ewelina dalej właśnie już będzie zaczynać grę. No jedno można powiedzieć, gdyby powtórzyła taką serię jak w pierwszym secie, w tym pierwszym momencie, gdy zjawiła się w polu zagrywki, to najprawdopodobniej ta przewaga Chełmca szybko wzrośnie do wielu punktów. Pierwszy taki serwis już wykonała, czy powtórzy to ponownie. Ponownie chyba ta piłka uciekała w aut. Teraz jeszcze wrocławianki się obroniły i to bardzo efektownie. Blok tutaj pomoże w tym, by jeszcze raz utrzymać piłkę w powietrzu. No i teraz pytanie, jak to zrobi Chełmiec? Za darmo. Szansa dla Woleja, by skończyć akcję na kontrze. Druga kontra podbita. I jeszcze jeden atak, wciąż piłka w powietrzu. Tym razem grają jeszcze też i Wałbrzyszanki po tym nieoczekiwanym zbiciu po drugiej stronie siatki. No i długa, długa wymiana kończy się punktem dla podpieczny trenera Będzińskiego. Szkoda tego, że stało się to w wyniku błędu. Rywalek wydaje się, że na pewno dużo więcej by to przyniosło radości. As serwisowy teraz po prostej zagrana piłka przez dalej. Gdyby ta piłka wtedy spadła po jednym ze zbić, po jednym z podań na drugą stronę siatki. No ale dobrze, to już było, minęło. Teraz Chełmiec ponownie uzyskuje przewagę dzięki Ewelinie dalej. Jej dobre zagrywki sprawiają, że piłka często właśnie tak wraca na stronę Chełmca, który potem perfekcyjnie stara się wykorzystywać no, właściwie prezenty, jakie płyną z drugiej strony siatki. Gdyby to był jeszcze okres mikołajkowy, to kto wie. No a tak, gramy dalej. Przerwa na żądanie dla Wolej Wrocław. Pracownicy wodociągów Wałbrzych wymieniają stare i popękane rury i szybko naprawiają nieoczekiwane awarie. To nie wszystko, o co muszą zadbać wodociągi Wałbrzych. Woda, której używamy, musi przecież zostać jeszcze odprowadzona i odpowiednio oczyszczona, tak by mogła bezpiecznie wrócić do środowiska. Ale to już osobna historia. Jak widzisz, wędrówka wody od źródła do Twojego domu jest bardzo długa i skomplikowana. Wymaga sporo trudu i pracy wielu specjalistów, którzy dbają o to, by woda płynęła nieprzerwanie i by można ją było pić bez obaw. Pamiętaj o tym, gdy następnym razem odkręcisz kran. Ewelina dalej. Tym razem aut, choć tak naprawdę celowała tam w libero wrocławskiej drużyny wałbrzyska zawodniczka. I niewiele brakowało, a tam się pomyliła w ocenie sytuacji, przyjmując na siebie to podanie. Trudno ocenić, czy byłoby to skuteczne rozwiązanie. Piłka nabierała wtedy w dobrej rotacji, ale tym razem już wracamy do gry. Atak skuteczny ze środka siatki. Punkt kolejny Chełmcowi przyznany. 7-2 prowadzi w tej chwili zespół z Wałbrzycha. No i proszę. Środek. Świetnie tym razem to wyglądało, ale też dużo tam nie brakowało do popełnienia błędu. Oddana piłka za darmo. Wolej ma okazję do tego, by zagrać tym razem bardziej technicznie, ale skutecznie, i to wystarczyłoby zapunktować w tej akcji. 7-3 Chełmiec prowadzi. Ta przewaga jest bardzo podobna do tego, jak zaczęły Wałbrzyszanki uciekać w pierwszym secie. Potem to się spłaszczyło, zniwelowało, aż w końcu nawet Wolej wyszedł na prowadzenie. A i tam na tej siatce naprawdę zabrakło odrobiny
chyba zdecydowania, by zatrzymać piłkę po wołbrzyskiej stronie. No to Będzińska teraz gotowa do tego, by zagrać. Mocny, potężny, bardzo precyzyjny serwis, jest 9 do 3. Pytanie, czy będzie w stanie to powtórzyć? Jeśli tak, to tu za chwilę przewaga wzrośnie do 7 punktów. Dobre przyjęcie, choć potem już to rozegranie i nieporozumienie. Ponownie Chełmiec ucieka rywalkom na 7 punktów. W poprzednim secie mieliśmy taki układ 11 do 3 i potem to gdzieś zaczęło się wywracać do góry nogami. Dużo lepsza gra wrocławianek, która do samego końca no, była tutaj dobrze prowadzona. Niewiele brakowało, udałoby się ostatecznie tego seta zakończyć wtedy zupełnie inaczej, no ale to teraz już historia. Teraz trzeba się skoncentrować na tym, co w tej chwili na boisku się dzieje. Błąd Będzińskiej przy tym zagraniu nieznaczny, tam ta piłka zatrzymała się na taśmie, naprawdę niewiele brakowało, aby przeturlała się na drugą stronę, bo też i taki zamysł był tego zagrania, by piłka spadła tuż za siatkę. W takich sytuacjach nie trudno o błąd. Oj, teraz spore problemy jednak mimo wszystko w przyjęciu tej piłki i też brakowało tutaj komunikacji i asekuracji na linii ataku z drugiego, no, piątego metra. No i tak jak widzimy, to wystarczyło, by 12 do 4 zrobiło nam się po tym zagraniu. Mocno, niezły tutaj jednak mimo wszystko przyjęcie, to piłka oddana na drugą stronę. Proszę, środkiem przydałoby się zagrać jeszcze raz, a tak z drugiej linii, podbity. Ponownie dalej środkiem, w zasadzie nie było tutaj można tego skończyć lepiej. Podobnego zdania jest też szkoleniowiec wałbrzyskiej drużyny. 13-4. Szybkie to spotkanie. W tej partii szczególnie jest sporo problemów na przyjęciu. Piłka co prawda raz po raz jest oddawana na drugą stronę, ale to no, pozwala też Chełmcowi na kończenie poszczególnych ataków w sposób zamierzony. Teraz troszeczkę może było w tym przypadku i zamieszania, to jednak nie zmienia faktu, że przewaga Chełmca wzrosła do 10 punktów. Będzie jeszcze chwila przerwy, sędzia nakazuje zabrać piłkę, czas na żądanie i wracamy do Was za chwilę. Wałbrzych to miasto, które nie musi niczego udowadniać. Udawać, że jest kimś innym, ścigać się. To miasto złożone z ludzi, z ich historii, z ich marzeń. Dumne i odważne. Pełne zachwycających miejsc i niezwykłych opowieści. Przyjazne i otwarte. Zaskakujące, tajemnicze. Chełmiec już gotowy do tego, by wznowić grę po tym czasie, jaki został przed momentem wzięty przez trenerkę rywal. Lek po drugiej stronie siatki też lepsze przyjęcie, choć już ten moment rozegrania troszeczkę gorszy. Teraz świetnie za to zagrał blok, no i trzeba się tu skupić na tym, by ta piłka jednak przeszła na drugą stronę. Było jednak, jak się okazuje, to zbyt trudne. No i piąty punkt trafia na konto Wolej Wrocław. Pytanie, jak zostanie to ostatecznie zakończone, czy Wolej tutaj jeszcze poderwie się do walki, tak jak w pierwszym secie, i napsuje nieco krwi wałbrzyskiej drużynie. Duży błąd jednak przy tym zagraniu, przekroczona linia 9 metra, 15 punkt już niemalże w prezencie, całkowicie bez gry oddany, właściwie na pewno całkowicie bez gry oddany, tutaj nie ma co gdybać przeciwnikowi.
pojawiła się na boisku Kozłowska. No to w takiej sytuacji teraz trzeba spokojnie spróbować przyjąć, zagrać. Proszę, proszę, jak zupełnie nieoczekiwanie czasem można zdobyć punkt. No i nie dziwię się tutaj reakcji trenera wobrzyskiej drużyny, która była dość no, energiczna, mówiąc swoim podopiecznym, żeby żywiej reagowały, żeby były bardziej dynamiczne pod siatką, żeby nie spały, żeby to, że jest tak wysoki wynik, nie odpuszczały, bo to nie oznacza, że mecz wygra się sam. Tu jeszcze trzeba zdobyć 10 punktów. To naprawdę sporo. Można się zaskoczyć, gdy takie rozprężenie będzie tutaj no, wdzierało się gdzieś w grę zespołu z Wałbrzycha. Na razie Wolej zaczyna ten swój pościg, podobnie jak w pierwszym secie, choć tam miał do odrobienia nieco mniej punktów. Zobaczymy, czy tym razem uda się to. Nie było ataku ze środka. Atak w antenkę na skrzydle daje 8 punkt Wolejowi. No to na pewno świadczy o tym, że to chwilowe rozprężenie musi być za moment gdzieś już przeszłością. Dalej po bloku w aut, także tym razem akurat uda się zrobić przejście, uda się odzyskać inicjatywę. 16 do 8. No i pytanie tylko, czy uda się zrobić tutaj tym serwisem psikusa przeciwnikowi. Mocno, bardzo też jednak to zagranie było przyjęte w sposób, no może nie idealny, ale precyzyjny. Można było z tego rozegrać konkretną akcję. Nie dziwię się tej złości zawodniczce wrocławskiej drużyny, która bardzo chciała wykończyć akcję swojego zespołu dobrym, skutecznym zagraniem na drugą stronę siatki i ponownie dostaje piłkę na plecy. Musi się zatrzymać, nie ma więc odpowiedniej dynamiki ten atak. To utrudnia odpowiednie wykończenie. Także ja tu bym się przede wszystkim chyba skupił na tym, by to przyjęcie w punkt było bliżej siatki zagrane. No nie zawsze jest to możliwe. Trzeci atak z rzędu, tym razem bardzo dobrze wyprowadzony i tym razem akurat przyniesie zamierzony efekt. 9 punkt Wolej. Serwuje. Gotfot pojawi się na boisku w barwach wobrzyskiej drużyny. Trener rozmawia za to z zawodniczkami, chcąc powiedzieć, jak powinna być ta akcja kolejna wykonana. Świetny serwis, 10 punkt, jak najbardziej no, efektowny sposób zdobyty. 8 punktów Wolej ma jeszcze do odrobienia. Teraz to przyjęcie już lepsze, choć efekt pewnie inny niż zamierzony. No nie boją się ryzykować zawodniczki Wolej, a teraz na taśmie ponownie okazały się bardzo skuteczne. Piłka wróciła na ich stronę, ale nie skończyły tej akcji. Jeszcze jedno dobre zagranie, oddane za darmo. Środkiem, tak delikatnie, technicznie ta piłka tuż nad dłońmi blokujących zawodniczek spada za ich plecami, dając 11 punkt Wolejowi. No i zobaczymy, jak poradzi sobie na serwisie Grosicka, która już któryś raz z kolei jest w tym miejscu, robi bardzo dobrą pracę, dając seryjnie punkty swojej drużynie, choć być może nie jest to bezpośrednio zdobyte zagrywką, to jednak ta zagrywka jest kluczowa w tym, że Wolej punktuje z rzędu już kilka razy. No ale teraz akurat tak jakby ta pochwała zdeprymowała ją w kolejnym zagraniu. Ewelina dalej, a więc chyba najbardziej ofensywne ustawienie w tej chwili z perspektywy tego meczu Chełca w tym spotkaniu. Dobry pomysł, piłka wraca, jest asekuracja, można to spróbować skończyć, ale no, chyba trochę zaspały przy tym
co się na siatce wydarzyło. Wałbrzyszanki teraz mają drugą szansę, by skończyć swój atak. No i też szczęśliwie, ale oddają piłkę za darmo. Myślę, że tutaj trzeba szukać chyba tego rozwiązania, które dałoby punkt. Volley na razie cały czas ma tu inicjatywę i chyba jest bliższy, przynajmniej na ten moment, skończenia tej akcji dobrym, skutecznym atakiem. Dalej w powietrze, piłka na siatce się zatrzymała i jest punkt dla wrocławskiej drużyny. Dobry serwis, bardzo trudny w odbiorze, wpadają tu Wałbrzyszanki w siatkę, 14 punkt już dla Woleja. Proszę zobaczyć, jak ta przewaga stopniała z 10 punktów w tej chwili do 5. Połowę odrobiły tutaj zawodniczki Woley Wrocław, także one cały czas tu wierzą w sukces i to trzeba docenić, to się chwali. Takie granie na pewno może dać efekt pozytywnego nakręcenia zespołu, który będzie serią wracał do gry. Odrobiły już przecież w trakcie tego podania 6 punktów, tylko 4 do... No, właściwie do Chełmca im zostało, także ta przewaga stopniała niemiłosiernie szybko. Out. Tym razem ten błąd, chociaż było po bloku. A nie, no to teraz już zdecyduje się pan sędzia. Właśnie, ja to widziałem, jakby nie było bloku. I jak ocenione? 20 do 15, czy też 20, tak, 20 do 15. Nikt nie wie, o co chodzi, a wtedy najczęściej właśnie dochodzi do takich sytuacji, które wybijają z rytmu wszystkich dookoła. Jest 20 do 15. Dobre przyjęcie, jedna, przepraszam, dobre podanie. O przyjęciu myślałem, wyrwało mi się tak trochę szybciej niż to, co potem zobaczyliśmy w efekcie. 21 punkt dla Chełmca. Delikatnie rotująca piłka, techniczne zagranie, ale proszę zobaczyć, jak bardzo efektownie to wszystko się skończyło dla Woleja. 16 punkt właśnie ta drużyna teraz zdobywa. Mają wrocławianki moment dla siebie. Tej chwili spokoju, dobrego zagrania, a i też cały czas walczą w obronie, by ta piłka w powietrzu jak najdłużej się utrzymywała. Dobre zagranie blokiem, ale ten blok mimo wszystko zmienił całkowicie stojące zawodniczki, które czekały na podanie tuż za plecami tych blokujących siatkarek. Co więcej, zupełnie były zdezorientowane po tym, jak ta piłka zmieniła kierunek i pofrunęła już poza boisko. No, ale to są takie detale, niuanse, nad którymi na pewno trenerzy będą pracować, nad którymi jeszcze sporo energii będą musiały włożyć w ten efekt końcowy zawodniczki jednej, drugiej drużynie. Zespół grają w kategorii młodziczek, a więc ten... No... Jakby to powiedzieć, moment na to, by popełniać błędy teraz, jeszcze jest jak najbardziej wybaczalny. Tych nie powinny popełniać później. Świetny blok, piłka oddana w prezencie, a jednak nie, no proszę. Kto by spodziewał się, że to tak się skończy po zagraniu Górskiej? Tu na pewno zaskoczone były chyba wszystkie zawodniczki po obu stronach siatki, bo zarówno Wałbrzyszanki, jak i zespół z Wrocławia oczekiwał zupełnie innego rozwiązania, a tymczasem ta piłka wpada w parkiet, punkty zdobyty, wielkie brawa za tą akcję Antenka. No i a nawet obok Antenki piłka zagrana, punkt 18, Woley zdobywa. 23 do 18, przewaga
5 punktów to przewaga dość bezpieczna. No i kto wie, czy nie wystarczy to do zakończenia rywalizacji w tym spotkaniu. Dobre zagranie, świetny ten serwis, duże problemy z przyjęciem podania miały tutaj Wałbrzyszanki, daje to 19 punkt Wolejowi. Wciąż przewaga 4 punktów, to przewaga znaczna, ale jesteśmy też bardzo blisko końca seta. Nerwy tutaj też mogą swoje zrobić, sędzia pokazuje, że wałt. No, więc tak musiało być. I 20 do 23 Wolej przegrywa, choć jeszcze niedawno przegrywał 10 punktami. Powtarza się więc historia z seta numer 1. Ale to historia, która tym razem chyba nie będzie miała pozytywnego zakończenia, tym bardziej, że to ostatnia piłka prawdopodobnie tego spotkania. Dobry teraz tutaj moment, by zakończyć to równie efektownie jak w pierwszym secie. 24-20. Nie będzie takiego serwisu, ale też oddana piłka w prezencie. Trzeba więc spokojnie rozegrać akcję. Tutaj no niestety, tak jak mówi trener, zabrakło tej szybkości w reakcji i potem już nie można było z tego wyprowadzić ataku. Piłka w prezencie. Jeszcze raz stara się Wolej wyprowadzić kontrę. Złe rozegranie. Piłka chyba teraz, no proszę, błąd tutaj w komunikacji. Żaden no, zespół nie może być tutaj w takim przypadku pewny odpowiedniego rozegrania, jeśli takie rzeczy się zdarzają. Kolejna szansa na odrobienie tej różnicy już jednak za nami. 25 do 21 powtarza się więc wynik z pierwszego seta. Koniec spotkania. Chełmiec Wałbrzych wygrywa z Wolejem Wrocław 2-0 w setach. My za moment do was wracamy z drugim spotkaniem, którym Wolej 2 Wrocław zmierzy się z zespołem z Lubina. PS 2 Lubin. To spotkanie będzie drugie w kolejności na naszej antenie. Czy wiesz, skąd bierze się woda w Twoim domu? Zapraszamy na wycieczkę do źródła dobrej wody z kranu. Wodociągi Wałbrzych posiadają około 50 starannie wyselekcjonowanych ujęć. Woda pobierana jest z ujęć podziemnych oraz powierzchniowych, głównie na rzece Bóbr. Zdecydowana większość wody pochodzi z ujęć podziemnych. Największe ujęcie głębinowe znajduje się w Gorzeszowie i ma prawie 350 metrów głębokości. Cała podróż zaczyna się w zakładzie uzdatniania, który każdego roku przygotowuje 7 milionów metrów sześciennych wody. Trafia ona do ponad 200 tysięcy mieszkańców w gminach należących do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i nie tylko. Woda zostaje poddana wieloetapowemu procesowi uzdatniania, oczyszczania i filtracji. Na początku oddzielane są większe zanieczyszczenia, np. drobinki piasku. Następnie woda przechodzi przez kolejne etapy. Jest oczyszczana z bakterii i drobnoustrojów. Usuwane są z niej również niepożądane związki chemiczne. Wszystko po to, by była smaczna, zdrowa i bezpieczna do picia. Jakość wody sprawdzają nie tylko pracownicy Laboratorium Wodociągów Wałbrzych, ale również sami.
No to drugi mecz przed nami. Chełmiec Wałbrzych wygrał pierwsze spotkanie. Z drużyną Wolej Wrocław 25-21, 25-21, więc w setach 2-0. Teraz czeka nas mecz Wolej Wrocław UKPS Lubin, więc obserwujemy z dużym zainteresowaniem, jak potoczy się to spotkanie. Wrocławianki na zielono, tak jak w pierwszym meczu Lubin grać będzie na niebiesko-czarno. To też pierwszy set po prawej stronie, drużyna z Wrocławia po lewej. Rozpocznie zresztą całe to spotkanie zagrywką. Gramy tak jak przy pierwszym przypadku, do dwóch wygranych setów. Także zobaczymy, jak to będzie wszystko się dziać. Pierwszy serwis, od razu punkt. Wolej wychodzi na prowadzenie. Teraz duży problem z przyjęciem tej piłki i od razu drugi punkt dla wrocławskiej drużyny. Wolej pierwszy mecz grał w kratkę. Dość duże prowadzenie Chełmca, 8-10-punktowe, potem ta przewaga spadała praktycznie do zera, no ale tak czy tak skończyło się to, tak jak widzieliśmy, zwycięstwem wałbrzyskiej drużyny. Teraz Wrocław gra już z UKPS 2 Lubin, no i trzeci punkt zdobyty w tym momencie. Także zaczynamy kolejny raz zagrywka. No, już czwarta z rzędu nieudana. Lubin ma szansę dojść teraz rywalki na jeden punkt. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przyjęciu. Numer 2 Gawron, 5 Duszyńska, Honecka. Out w tym zagraniu. Więc kolejny punkt dla Woleja. Później Oczkowska, Derlatko, Traczuk, Haus, Gwizdał, Głochowska i na libero gra Smendra, Figurska. Taki otrzymaliśmy skład tej drużyny. Wolej z Grusicką, Przygodą, Jajor, Bus, Dechnik, Najdecką, Głąb, Strzałkowską, Lisi, na libero Markowską, więc praktycznie nic to się nie zmieniło, jeżeli chodzi o to, co pokazywały wrocławianki w pierwszym meczu po tej krótkiej przerwie i rozgrzewce. No, dobrze weszły w mecz, prowadzą 6-1 na środku, mają przewagę przede wszystkim właśnie na ten moment w zagrywce, no ale zobaczymy, jak poradzą sobie później w tej dalszej fazie tego spotkania. Tym razem już ta piłka nie wróci na stronę Woleju. 7-1. Duża, duża przewaga na razie na boisku zespołu wrocławskiego. Spokojnie grają te zawodniczki, które teraz też ponownie zagrywką zdobywają punkt, 8-1. Grosicka na zagrywce, ona miała spore problemy też, znaczy sprawiała spore problemy przede wszystkim wałbrzyszankom w pierwszym meczu. Mocno, precyzyjnie, no a to utrudnia potem odbiór po drugiej stronie siatki. Kolejny punkt. I ta przewaga już urosła do 8. Znowu kłopoty z tym, by to przyjęcie wyglądało w odpowiedni sposób, no ale przy tak mocnej, precyzyjnej zagrywce jest to skomplikowanie. Teraz sam narożnik boiska, 10 punkt dla Woleja, 10-1. Wolej spokojnie punktuje teraz rywala,
Piłka wraca, jeszcze też wygrana walka na siatce. 11-1. I cały czas Grosiejska tutaj punktuje swojego rywala mocnymi, dobrymi, precyzyjnymi serwisami. Kolejny atak z lewego skrzydła już zakończony punktem. 12-1. Widzimy tutaj cały czas ta przewaga tylko rośnie. Jak zagra Lubin? No ma teraz trochę tutaj szczęścia w tym wszystkim drużyna z Lubinia, dzięki czemu punkt zdobyty. 12-2. Dobry serwis, tym razem akurat po drugiej stronie były problemy z tym, by ta piłka w odpowiedni sposób była rozegrana. No ale nie udało się tego przenieść już w postaci punktu, również też błąd, który skutkował potem stratą punktów. Czas dla zespołu z Lubina. Sanepid. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich procesów uzdatniania cały czas czuwają wykwalifikowani fachowcy. Wśród nich są nie tylko ludzie. Najmniejszymi specjalistami od badania czystości wody są małże. Jeśli w wodzie pojawiłby się jakiś niebezpieczny składnik, te małe żyjątka, chcąc chronić się przed nim, zamknęłyby muszle, w ten sposób ostrzegając o zagrożeniu. Całe szczęście jeszcze nigdy nie musiały tego robić. Na kolejnym etapie woda jest bardzo dokładnie badana w laboratorium. Naukowcy wykonują wiele testów i sprawdzają, czy nie ma w niej nieodpowiednich dla człowieka związków chemicznych albo groźnych. Raz jeszcze Wolej tutaj zagrywką. Będzie chciał szybko punkty w tym meczu zdobyć. Zdobywa kolejny, 14 już w tym momencie. I jeszcze jedna próba udana, 15. To zwycięstwo, na razie prowadzenie jest tak duże, że trudno tutaj cokolwiek powiedzieć. Brak przyjęcia, kolejny raz punkt dla Woleju. 16-2. Proszę bardzo, 16-3 po tym błędzie. Aut przy tym podaniu, 17 punkt dla Woleja. I tym razem już ta piłka w powietrzu, choć mimo to sprawiła ona trochę problemów drużynie UKPS-u. No a ten atak widzimy prosty w boisku. 18-3. I jeszcze jedna zagrywka, która prawdopodobnie też, jeżeli tylko będzie powtórzona, może tutaj dać punkty Wrocławiowi, tak też się dzieje, 19 na koncie tej drużyny. Teraz błąd w podaniu, 4 dla UKPS 2 Lubin.
zespół tutaj ma spore problemy z przyjęciem zagrywki. Nie jest jednak na straconej pozycji. Ta piłka tutaj, co prawda, była niesamowicie trudna w odbiorze, to jednak, tak jak widzieliśmy, zabrakło asekuracji, spadła zupełnie zaskakując Lublinianki na ich stronę siatki, dając punkt drużynie Volley Wrocław. No i Volley Wrocław 20-4. Teraz za chwilę może się okazać, że już 21-4. Kolejna piłka, która być może przyniesie tutaj punkt tej drużynie. Dobrze grają zagrywką w tym konkretnym meczu siatkarki z Wrocławia. Też i problemów sporo sprawiają tym różnym rodzajem grania i ta zagrywka przez to też jest źle przyjmowana. 22 punkt. Schemat tego wygląda dokładnie tak, jak wyglądać tutaj miało. Tak sobie to założyły tutaj zawodniczki tej drużyny, a piłka kręciła się niemiłosiernie. Na tyle było to trudne zagranie, żeby zobaczyć, jaki efekt końcowy tutaj mieliśmy okazję oglądać. 23-4, 24-4, a więc piłka setowa. Do czterech. Czyżby tak to się miało skończyć w tym pierwszym secie? No, byłby to duży na pewno wynik. Tak właśnie się dzieje. Przyjęcie na palce nieudane i 25-4. Piękne. Wałbrzych. Miasto do odkrycia. Wałbrzych to miasto, które nie musi niczego udowadniać. Udawać, że jest kimś innym, ścigać się. To miasto złożone z ludzi, z ich historii, z ich marzeń. Dumne i odważne. Pełne zachwycających miejsc i niezwykłych opowieści. Przyjazne i otwarte. Zaskakujące, tajemnicze, piękne. Wałbrzych. Miasto do odkrycia. Wałbrzych to miasto bakterii. Jeśli skład wody jest właściwy, może zostać wysłana do domów. Zanim jednak trafi do Twojego kranu, przebywa bardzo długą drogę, która może mierzyć nawet 20 km. Rurociągi muszą pokonać m.in. strome wzniesienia. Potężne pompy bez przerwy wtłaczają ogromne ilości wody na naprawdę dużą wysokość. W niektórych miejscach to nawet 120 metrów, czyli tyle co 4 10-piętrowe wieżowce. Gdy woda dotrze szerokimi magistralami do miasta, jest rozdzielana na mniejsze rury, którymi płynie do domów. Łączna długość sieci wodociągowej należącej do wodociągów Wałbrzych to ponad 900 km, czyli więcej niż odległość między Wałbrzychem a Florencją we Włoszech. Żeby woda mogła płynąć bez przeszkód, cały ten długi i skomplikowany rurociąg musi być sprawny. Dlatego codziennie zespół fachowców czuwa nad tym, żeby wszystko działało bez zarzutu. Pracownicy wodociągów Wałbrzych wymieniają stare i popękane rury i szybko naprawiają. Druga partia przed nami tego spotkania. Pierwszą wygrały wrocławianki 25-4. Teraz już no, ten set zostaje gdzieś tam daleko w tyle, gdzieś za głową tych zawodniczek, które tutaj akurat miały spróbować. No i zaraz zobaczymy, jak ostatecznie to się wszystko potoczy w tej odsłonie numer 2. Pierwszą piłkę w tym meczu zagrają Lublinianki, które rozpoczną rywalizację w tym momencie od spotkania, odsłona numer 2, 2 do 1 do 0 w setach, ale 25-4, ta partia no naprawdę szybko się skończyła. Już koniec przygotowań, już możemy grać dalej.
Dobry serwis, piłka wpada wprost w boisko i pierwszy punkt dla UKPS Lubin. Jeden do zera w tym secie. No, ten teraz serwis już był troszkę łatwiejszy w odbiorze, ale też mimo wszystko sprawił sporo kłopotów wrocławiankom, które dostają teraz piłkę na kontrę. Lubin w tym pierwszym secie został, można powiedzieć, całkowicie rozbity, no ale w tym drugim to właśnie ta drużyna w tej chwili prowadzi dwoma punktami. Cztery zdobyte w całej pierwszej odsłonie, już w tej chwili połowa tego dorobku na koncie drużyny UKPS 2 Lubin. Warto się więc skoncentrować, warto się starać, walczyć tutaj o każde zagranie, o każdą piłkę, bo trudno ocenić, co za chwilę może się wydarzyć, jeśli ta pozytywna energia zostanie tutaj włożona w wysiłek fizyczny. Zobaczymy. Tutaj seriami Wolej punktował w pierwszym secie. No i teraz już mimo chęci, mimo starań nie uda się tej piłki podbić. Kolejny punkt dla Wolej Wrocław. 2-2. Pierwszy set wygrany przez ten zespół do 4. Teraz, no teraz zobaczymy, czy ta seria się powtórzy, bo chcąc, nie chcąc, no jednak ten dobry pomysł na zagrywkę dawał tutaj sporo punktów, taką pewność siebie, nieco deprymował grę właśnie tej drużyny, która teraz się super obroniła. Inaczej to wyglądało wcześniej. Kolejna dobra obrona w tym momencie daje możliwość gry. A Wolej teraz już tego wysiłku musi włożyć dużo więcej. Out, a więc trzeci punkt dla Lubina. No i proszę zobaczyć, tak jak mówiłem, ta walka o każdą piłkę, próba odbioru tych, które wydają się, że nie da się już tego zrobić, sprawia, że potem nieoczekiwanie czasem można zupełnie inaczej skończyć wymianę, punktując swojego rywala, tak jak teraz dwa przewagi tej drużyny, która w całym poprzednim secie zdobyła dokładnie 4 punkty. Cztery, trzy prowadzi Lubin. Za to już Wolej Wrocław będzie wracał do swojego serwisu, no ale też widzimy dużo lepsze zaangażowanie w grę obronną UKPS i to już przynosi wymierne efekty, bo zmusza do błędu rywalki, które wcześniej praktycznie stały i cieszyły się z każdego dobrego serwisu i odpowiedniego rozegrania. Teraz już wtedy nie musiały stosować, teraz jednak tak, i ten wysiłek fizyczny w wynik sportowy jest niewspółmiernie inny do tego, co obserwowaliśmy w poprzedniej partii, ale właśnie to jest w tym sporcie najpiękniejsze, że nawet wydaje się, jeśli jest zespół na straconej pozycji, to potem ta walka sprawia, że do końca nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. Wolej objął prowadzenie. I teraz już walka w obronie przyjęcia podania wrocławskiej drużyny jest naprawdę duża. Brawo jeszcze raz za to zaangażowanie, bo tego mi brakowało w pierwszej odsłonie meczu. A widać, jeszcze tutaj nie wszystko udaje się zrobić w sposób właściwy, co nie zmienia faktu, że jest bardziej efektownie, jest bardziej energicznie, jest żywiołowo, jest ciekawie, no i można ten wysiłek nagrodzić brawami. Będzie czwarte odbicie, no niestety, szósty punkt, siódmy już teraz Wolej Wrocław.
cały czas w momencie, gdy tylko na zagrywce pojawia się między innymi Grosicka, to ten wynik ucieka. Widzimy to teraz, widzieliśmy to wcześniej. 8-4 z 4-2, no 4 punkty w przednim secie, po tym jak miały problem z przyjęciem właśnie zagrywki po podaniach Grosickiej. Teraz dzieje się podobnie. I 9-4. A to zagranie widać było, jak ta piłka nabierała rotacji, jak kręciła się w powietrzu i zmieniała swój kierunek lotu. Pozwoliło to drużynie Wolej grać bardzo spokojnie. A proszę, bardzo, bardzo dobra postawa na siatce daje punkty lubińskiej drużynie. Piąty. I serwis po stronie tej drużyny. Derlatko, właśnie to ona teraz zagra na drugą stronę siatki. Mądre, mocne, skuteczne zagranie, które pozwoli tutaj UKPS zaatakować. Nie udało się jednak zdobyć punktu. Pytanie, czy powtórzą podobną chęć, ta ambicja na pewno każe im tu walczyć do końca. 11-6. Przewaga cały czas się utrzymuje. Jeszcze jedno dobre zagranie. Przydałoby się teraz akurat tutaj w odpowiedni sposób piłkę zagrać. No proszę, zupełnie zaskakująco ta piłka wpada tak jakby za kołnierz nomenklaturze piłkarskiej, tak by to trzeba było to określić, na linię 9 metra za zawodniczki, które podeszły nieco zbyt blisko przy tym odbiorze do podsiatkę. I 6 punktów w tej chwili różnicy pomiędzy zespołami. Przypominam, że jeszcze po tym spotkaniu jeden mecz, który pokażemy dzisiaj w ramach tej kolejki rozgrywek Ligi Dolnośląskiej Ligi Młodziczek. Będzie to mecz pomiędzy Chełmcem Wodociągi Wałbrzycha, właśnie UKPS 2 Lubin. Oczywiście nie będzie to od razu, będzie tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość i około 20 minut poczekać na rozpoczęcie transmisji z tego spotkania. Także wszyscy, którzy chcą zobaczyć jeszcze ten jeden mecz wałbrzyskiej drużyny w pojedynku, właśnie teraz z oglądaną tutaj po tej stronie siatki ekipą UKPS 2 Lubin, no to warto zostać z nami po zakończeniu tego spotkania, około 15-20 minut i wracamy do hali Wałbrzyskich Mistrzów, by obejrzeć kolejne spotkanie w jednym linku transmisyjnym, także nie będzie trzeba szukać na kanale żadnego kolejnego. Ale no, to za jakiś czas, bo na razie Wolej Wrocław jeszcze tej swojej wyższości nie udowodnił, choć jest bliski tego, by to zrobić. 15-7. No to teraz czekamy, czy będzie to tak groźne podanie jak w poprzednich razach. No widać, że sprawia trudność przeciwnikom, którzy no jeszcze mimo wszystko cały czas z głową podniesioną do góry, nie poddają się, walczą, ryzykują, próbują różnych możliwości przyjęcia tego podania, mają trochę też sobie coś do powiedzenia w trakcie tych lepszych i gorszych momentów na boisku. To ułatwia nieco sposób prowadzenia też i meczu. Dobry serwis, 18 punkt Wolej. No, wrócił do tej swojej dobrej gry z pierwszego seta, a teraz przerwa dla rywalek. Ja nieoczekiwane awarie. To nie wszystko, o co muszą zadbać wodociągi Wałbrzych. Woda, której używamy, musi przecież zostać jeszcze odprowadzona i odpowiednio oczyszczona, tak by mogła bezpiecznie wrócić do środowiska. Ale to już osobna historia.
Jak widzisz, wędrówka wody od źródła do Twojego domu jest bardzo długa i skomplikowana. Wymaga sporo trudu i pracy wielu specjalistów, którzy dbają o to, by woda płynęła nieprzerwanie i by można ją było pić bez obaw. Pamiętaj o tym, gdy następnie... Wracamy do gry przy wyniku 18-7 dla Volley Wrocław. Drużyna z Wrocławia już gotowa do tego, by rozpocząć grę, podobnie też i rywalki. No, teraz to przyjęcie dużo pewniejsze, jest więc szansa, żeby kontynuować grę, no ale atak Wałty i punkt 19 zdobyty przez wrocławski zespół, który teraz ponownie będzie grać zagrywką. Ta zagrywka jest wybitnie trudna, biorąc pod uwagę, no, w jaki sposób można tutaj cokolwiek osiągnąć. 20-7. Też widać, że mimo chęci, mimo starań, nie jest to łatwe i kolejna piłka, którą wrocławianki kończą już po serwisie. Teraz będzie, no, powtórzone to zagranie, nie było gwizdka. Na to trzeba zwracać też uwagę. Nie wolno grać bez, no, tego pozwolenia sędziego. Kolejne złe przyjęcie i kolejny punkt dla Volley Wrocław. 22-7. Starają się jak mogą rywalki wrocławskiej drużyny grać tutaj, no, swoje. Nie będzie to łatwe z racji tego, że widać, jakie mają problemy z tym przyjęciem zagrywki. Teraz po taśmie piłka ponownie w boisku. No i tak to czasami będzie, trzeba przełknąć tego typu momenty na boisku, zdarzają się różne sytuacje, hart ducha, ten uśmiech na twarzy Lubienek, jednak mimo wszystko bardzo trzeba docenić, one się starają, one po prostu też się uczą i najzwyczajniej w świecie chcą oczywiście być cały czas gdzieś tam u góry, być w tym najwyższym możliwym poziomie swoich, no, gier na boisku, ale no wiemy też dobrze o tym, że as serwisowy, piłka wpada w boisko, 25-7, 2-0 w setach. Zaczynamy przygotowania do meczu numer 3, tak jak mówię, 15-20 minut. Trzeba poczekać, będzie krótka przerwa w relacji, ale wracamy do Was w momencie, jak ten rozgrzewka przed tym kolejnym spotkaniem dobiegnie końca. Także zapraszamy za 15-20 minut. Trzeci mecz dzisiejszego dnia. W pierwszym Chełmiec Wałbrzych pokonał Volley 2 Wrocław 2-0 w setach, dwukrotnie do 21. W drugim spotkaniu Volley Wrocław okazał się lepszy od UKPS 2 Lubin, wygrywając do 4 i do 7. My widzimy się już po raz trzeci dzisiaj z hali Wałbrzyskich Mistrzów. Wierzymy w to, że to spotkanie będzie mogło nam dostarczyć trochę emocji. Zobaczymy ostatecznie, jak to się wszystko będzie działo.
No teraz już jesteśmy na pewno gotowi do tego, by do tej rywalizacji wrócić. Zobaczymy, czy też i oba zespoły będą w stanie nam tutaj dzisiaj pokazać równie dużo ciekawych zagrań, jak w tym pierwszym secie. No zobaczymy, trzeci mecz, trzecia odsłona zmagań tych rozgrywek. Pierwszy punkt dla UKPS, 2 Lubin. Drużyna z Lubina pierwsze spotkanie przegrała 0-2 w setach do 4 i do 7. Chełmiec wygrał pierwsze swoje spotkanie z Wolejem 2-0 w setach dwukrotnie do 21. Teraz jednak widzimy już drugi punkt dla UKPS 2 Lubin. Lubinianki grają więc teraz zdecydowanie bardziej odważnie. No, teraz świetny serwis, trzeci punkt zdobyty. No i tak zupełnie nieoczekiwanie tutaj dla wszystkich, szczególnie po tym, co widzieliśmy w tym meczu przeciwko Wolej Wrocław, wychodzą tu w tym secie na prowadzenie. Pamiętamy, jak przebiegał mecz Chełmca z Wolejem, więc tam dominował momentami tak wyraźnie, że wydawało się, że ten mecz zwycięży dużo lepszym stosunkiem małych punktów, no ale ostatecznie tak czy tak 2-0 i spokojnie zwycięstwo. Teraz proszę, 4-0. I na pewno trener zastanawia się dokładnie, co tu się takiego wydarzyło. Choć jeszcze nie reaguje, choć jeszcze daje tutaj swoim zawodniczkom szansę na to, by same spróbowały odwrócić losy tego, co widzimy na boisku. No, ale też widać, że będzie to trochę skomplikowane. Świetna obrona, udało się to wszystko utrzymać w powietrzu. No i przyniosło to skutek w postaci punktu. A więc pokazuje to po raz kolejny w rozgrywkach, że warto do końca walczyć o każdą piłkę. Niezłe przyjęcie, lepiej to wyglądało na pewno jak w poprzednim meczu. Jak to zrobią teraz wałbrzyskie siatkarki? Na razie też widać wyraźnie, zależy im na tym, by tutaj efektownie skończyć kolejną akcję, by pokazać rywalkom, że są przygotowane na to granie. No i chcą szybko skończyć każdą kolejną akcję. To przyjęcie też już lepsze. Zafunkcjonowało trochę po tym, jak została ułożona inna trochę chyba perspektywa w tym konkretnym zagraniu. Punkt numer 3. Dla Chełmca. Świetny serwis teraz tutaj, na pewno mocny, ciężki do odbioru. Mamy remis po 4. Dogramy dalej. Teraz na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę na to, by ta piłka była konsekwentną. No, as bliski, ale jednak tych 20 cm. Piłka spada poza linią końcową boiska. Piąty punkt na koncie lubińskiej ekipy. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie działo. Niezły pomysł, sposób zakończenia tej akcji, jednak już inny niż zamierzony. Dobry pomysł, świetny atak. Wykończenie bardzo skuteczne, efektowne, 5-5. Będzie serwis w tej chwili już po stronie wałbrzyskiej drużyny, która jest bardzo mocno nastawiona do tego, by zwyciężyć to spotkanie również w setach 2-0. Zobaczymy, czy uda się to zrobić. Walczą na przyjęciu rywalki. Proszę. I okazuje się, no przez chciałem powiedzieć, że ta walka przynosi efekty, a tymczasem chyba same się nie spodziewały tego, że po prostu po tym zagraniu piłka
spadnie na ich stronę. No ale jak się okazuje, trzeba być skoncentrowanym do końca, bo takie sytuacje mogą się pojawić, więc na pewno nie należy bujać się w obłokach w takich sytuacjach. Siódmy punkt dla Chemca po tym zagraniu. Gramy więc jeszcze przy tym samym ustawieniu. No to trzeba teraz już powolutku, ale konsekwentnie realizować założenia taktyczne. Dobrze na siatce, gospodynie. Wystarczyło to, by zdobyć punkt numer 8. No i jeszcze raz cały czas grają tutaj Wałbrzyszanki swoje. A to było bardzo skuteczne, szybko, energicznie zagrana piłka. Dziewiąty punkt. No i ten początek meczu, który nieoczekiwanie ułożył się tutaj dla zawodniczek lubińskiej drużyny. Teraz już widać efekt końcowy, nieco inny. Warto być więc czujnym przy każdej okazji. 9-6 dla Chełmca. Autowe zagranie, które daje 10 punkt i teraz już tutaj trener pokrzykuje do swoich zawodniczek, by szybciej dokonywały zmian, by szybciej tutaj żyły pod siatką też bardziej energicznie, bardziej dynamicznie. No to jednak ma znaczenie oczywiście przy takich spotkaniach, w których rywal ma jednak tych umiejętności nieco mniej i trzeba tutaj być cały czas mocno skoncentrowanym. Nie zawsze się to udaje osiągnąć. Ale zawsze trzeba być gotowym do tego, żeby tutaj reagować na to, co dzieje się na boisku. Świetny serwis po raz kolejny. Piłka już w boisku i kończy się gra. 6 punktów przewagi Chełmca. Tym razem autowe zagranie, da to punkt gościom. 7. No i pytanie, jak rozwiążą tę sytuację teraz lubinianki Woska. No brawo, dobrze to wygląda teraz jednak też i to przyjęcie skutecznie wykonane. Atak w siatkę, ale dotknięta też, tak, dotknięta siatka tutaj przede wszystkim. To jest przyczyna zdobytych punktów przez Chełmiec. A Kozłowska za to już będzie gotowa do tego, by rozpocząć grę. Nieźle. Druga linia. O, ale to chyba miało być zagrane inaczej. Skończyło się to stratą punktu. 14. 7 przewagi. Chełmiec cały czas bliski tego, by równie szybko doprowadzić do zwycięstwa w tym secie, jak zrobiły to siatkarki wrocławskiej drużyny. Tyle tylko, czy to się uda zrealizować w odpowiednim tempie? Tak, na razie cały czas ta gra układa się bardzo dobrze. To jest bardzo ważne, by konsekwentnie zrealizować. Aut, nie, jednak as serwisowy, chociaż ja z tej perspektywy miałem wątpliwości, czy ta piłka wpadła w boiska, sędzia był tam blisko, to już 17 punkt z tego co widzę, więc w międzyczasie no, a teraz as, nie. Nie da się tak zagrać, autowe piłki też są ważne, 17-7, więc w międzyczasie ta korekta wyniku na tablicy wyników po reakcji sędziów stolikowych miała miejsce. Czasami mamy wątpliwości co do tego, jak będą kwestie pewne ocenione. O, proszę, proszę! I widać też reakcję trenera, który niezadowolony z tego, że jego zespół zaspał przy tej okazji. No ale też widać, jak się cieszą z tego punktu lubinianki, którym zależało, żeby mimo wszystko też tych punktów trochę tutaj zdobyć.
Teraz chyba trochę też i tej radości było nieco za dużo, bo jak się okazuje z uśmiechem, ale punkt stracony. To też jednak mimo wszystko miło jest oglądać, gdy zespół przegrywając cieszy się z samej gry i z tych pojedynczych punktów, pojedynczych piłek, które gdzieś tam później mogą być kluczem do tych sukcesów w przyszłości, bo to tak czy tak zawsze przyniesie efekt. Przerwana akcja, dotknięta siatka. On, tu też udziela nam się to, co się dzieje. Dużo śmiechu, dużo zabawy, dużo tej satysfakcji z gry. Kolejny as serwisowy. 20 punkt do 8 w tym pierwszym secie, na razie przynajmniej. Pojawiła się Ruszczyńska. Będzie mogła zagrać tutaj przy siatce blokiem. Przede wszystkim to chyba tutaj na tej siatce ma powalczyć, bo też natychmiast tam były jakieś sugestie od trenera w ustawieniu przy kolejnej akcji, ale to jeszcze najpierw trzeba mieć możliwość do skoku, błąd przyjęcia, 21 punkt jest coraz bliżej końca tego pierwszego seta. 4 w tej chwili tylko punkty do końca partii numer 1. I as serwisowy, tak pokazuje też sędzia tego spotkania. 22 punkt w tym przypadku. Chełmiec już radzi sobie no, na tyle pewnie, że raczej tego spotkania no na pewno nie przegra. Tutaj nie ma o czym mówić, natomiast kwestia tego wyniku, jakim ono się zakończy, czy to będzie zwycięstwo wysokie, efektowne. Na razie to wszystko idzie w tym kierunku, by w tym secie już wszystko skończyło się przy stracie ledwie 8 punktów. No a cała reszta zobaczymy za moment. Kolejny raz przyjęcie nieudane i piłka setowa w tym przypadku. Ostatnia, tak jak krzyczą zawodniczki z kwadratu dla tych rezerwowych, czy może jeszcze pogramy w tym secie numer 1? No jeszcze zagramy jedną akcję na pewno, dobra okazja na kontrę i środkiem Chełmiec kończy ostatecznie seta. 25 do 8, wracamy do Was za chwilę. Tym razem odkręcisz kran. Czy wiesz, skąd bierze się woda w Twoim domu? Zapraszamy na wycieczkę do źródła dobrej wody z kranu. Wodociągi Wałbrzych posiadają około 50 starannie wyselekcjonowanych ujęć. Woda pobierana jest z ujęć podziemnych oraz powierzchniowych, głównie na rzece Bóbr. Zdecydowana większość wody pochodzi z ujęć podziemnych. Największe ujęcie głębinowe znajduje się w Gorzeszowie i ma prawie 350 metrów głębokości. Cała podróż zaczyna się w zakładzie uzdatniania, który każdego roku przygotowuje 7 milionów metrów sześciennych wody. Trafia ona do ponad 200 tysięcy mieszkańców w gminach należących do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i nie tylko. Woda zostaje poddana wieloetapowemu procesowi uzdatniania, oczyszczania i filtracji. Na początku oddzielane są większe zanieczyszczenia, np. drobinki piasku. Następnie woda przechodzi przez kolejne etapy. Jest oczyszczana z bakterii i drobnoustrojów. Usuwane są z niej również niepożądane związki chemiczne. Wszystko po to, by była smaczna, zdrowa i bezpieczna do picia. Jakość wody sprawdzają nie tylko pracownicy Laboratorium Wodociągu w Wałbrzych, ale również Sanepid. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich procesów uzdatniania cały czas czuwają wykwalifikowani fachowcy. Wśród nich są nie tylko ludzie. Najmniejsze
drugi set przed nami. 25 do 8. Zaraz zobaczymy, jak to będzie się odbywać. Lubin rozpoczyna. W międzyczasie widzę jakaś drobna awaria tablicy elektronicznej zapowiadającej wyniki, także trzeba będzie mocno i odważnie tutaj zacząć grać. To już tak jakby trochę nawiązujemy do tego, co się dzieje na boisku. UKPS Lubin po raz kolejny zaczyna to spotkanie od dobrego serwisu i problemy na przyjęciu mają tutaj Wałbrzyszanki, którym się wydawało tym przed momentem, że no jednak bez tej koncentracji też się da tutaj zagrać. Mówi o tym wyraźnie trener, który bardzo stara się tutaj przede wszystkim sprawić, by zespół cały czas reagował w sposób właściwy. No zdaję sobie tutaj sprawę z tego, że w takich meczach, gdzie przeciwnikiem jest zespół, który jednak mimo wszystko ma problemy z tą jakością w grze, z tą konsekwencją w grze, to tutaj są takie chwile rozprężenia. To jest taki moment, no, gdzie ciężko jest utrzymać tą wysoką dyspozycję, przede wszystkim koncentrację na każdej piłce. No i to ma jakieś potem znaczenie, jeżeli chodzi o całość. To wszystko zaczyna gdzieś powolutku uciekać. Punkt teraz zdobyty przez Chełmca, 2-2. To oznacza, że teraz trzeba ponownie odpowiednio zagrać na serwisie. No tutaj widzimy kolejny as i kolejny raz. To wszystko naprawdę bardzo dobrze się zaczyna już kształtować dla gospody tego meczu. Trudno jest tutaj mówić, szukać tych emocji przy jednostronnym pojedynku. Na pewno jednak warto docenić te starania lubińskiej drużyny, która jest dzisiaj zdecydowanie no, słabszym przeciwnikiem na tle i Woleju Wrocław. I teraz Chełmca Wałbrzych mają kłopoty ze zdobywaniem punktów. No to widać bez względu na wszystko. As, jaje dugout. Piłka spada tuż za boiskiem. 4-3 dla Chełmca. Szansa na to, by doprowadzić do wyrównania. Teraz lubinianki muszą naprawdę mocno się postarać, by ta gra miała tutaj odpowiedni wymiar, by można było to przełożyć na punkty. Teraz już efekt jednak widoczny. Udało się to szybko skończyć. Świetnie na siatce walczą tutaj jedne i drugie zawodniczki. Ale też ta gra coraz dłuższa. Świetna wymiana, coraz więcej tych możliwości na zakończenie tych konkretnych piłek. Skończyło się to błędem i punktem dla Chełmca. Ale wreszcie mieliśmy taki moment, w którym dużo było gry, dużo było walki, starań. No i to przynosi efekty. Teraz aut, czwarty punkt. Lubińska drużyna nie poddaje się, walczy tutaj o to, by za każdym razem wyjść nieco wyżej, by zagrać bliżej siatki, by ta gra była płynna, by tutaj punkty zdobywać no, serią, by to nie wyglądało tak, że jest jeden punkt na powiedzmy kilka przeciwnika, ale jednak będzie to trudne. Widzimy, jak dobrze radzą sobie po przyjęciu Wałbrzyszanki, gdy ta piłka jest zagrana w punkt i potem na odpowiedniej wysokości wystawiona do gry. Dużo spokoju tutaj potrzeba, by grać swoje, nawet przy tej przewadze, bo jednak pokazuje to cały czas boisko. Dobrze taśma pomogła, siódmy punkt.
Czasami jak tak obserwuję, gdy piłka frunie w powietrzu, dotyka taśmy, obserwuję reakcje zawodniczek, bez względu na to, czy to jest dzisiaj, czy w tych pozostałych meczach, które mieliśmy okazję oglądać wcześniej, to rzadko zdarza się, by te natychmiast ruszyły w kierunku piłki. Ta bardzo często, czy to zmienia położenie w powietrzu, czy kierunek lotu, czy po prostu nawet siłę i uderzenie potem, znaczy szybka taka reakcja, która pozwoliłaby odpowiednio przyjąć piłkę, odpowiednio rozegrać, jest często niemożliwa, ale gdy się to uda, to często zaskakuje to również zespół odpowiedzialny za serwis. No i to ma znaczenie w perspektywie gry całego zespołu. Kolejny as serwisowy, 10 punkt dla Chełmca. Już 6 zrobiło się nam przewagi. Zobaczymy, jak więc poradzą sobie teraz w tej kolejnej akcji zespoły. Kolejny as serwisowy, dobrze tutaj po przekątnej zagrana piłka. No i właśnie o takie granie tutaj chodziło też trenerowi, który teraz pokazał kciuk do góry, zadowolony z tego, że to tak wygląda, jak on sobie tego życzył. Przyjęta piłka na palce w ostatniej chwili, bo spadała na linię 9 metra i właśnie ta taśma teraz, o której wcześniej wspomniałem, okazała się przyjacielem zespołu UKS P2 Lubin. Daje im 5 punkt. No jest to oczywiście przypadkowe, jest to oczywiście właśnie takie nieszablonowe, no ale też chwilę potem popełniony błąd, dotknięta linia, której nie wolno przekraczać przy serwisie. No i widzimy już natychmiast od razu punkty dające trochę radości, uśmiechu dla zawodniczek wałbrzyskiej drużyny. No, z tym przyjęciem teraz na pewno będzie trochę problemów, ale jak się okazuje, udało się to wyłapać, wybronić i teraz środkiem świetnie jednak też w obronie Lubinianki radzą sobie po raz kolejny. Raz jeszcze będzie akcja po stronie Wałbrzycha, no tym razem już skuteczna, tym razem punkt zdobyty i 13-5. Przewaga rośnie. Pierwszy mecz wspominałem, Chełmiec zwyciężył Wolej Wrocław 2-0 w setach dwukrotnie do 21. Tam też miał swoje momenty, można powiedzieć, takiej wielkości, która dawała olbrzymią przewagę 10-8 punktów. Potem to wszystko gdzieś się chowało i zespół natychmiast musiał popracować nad koncentracją. Reakcje trenera dawały też jednoznaczny sygnał do tego, że Wrocław no, gonił. Nawet był taki moment, w którym Wolej wtedy wyszedł na prowadzenie. Później mecz w Woleju z UKPS Lubin. No i tam nie było teraz bloku. I tam potem ta nieoczekiwana, ale za to genialna pasa wrocławskiej drużyny, która pierwszego seta wygrała do 4, drugiego już do... O, proszę, zagranie w siatkę. Podajże do 7, jak dobrze pamiętam. Teraz jest drugi set meczu Chełmca i drużyny z Lubina i widzimy też różnicę przede wszystkim właśnie w przyjęciu, zagrywce, tym organizacji gry. To na pewno sprzyja zdobywaniu kolejnych punktów. Jest pierwszy set wygrany przez Chełmca do 8, choć to Lubin prowadził 4-0 w tym pierwszym secie, to potem wszystko się poukładało już po myśli miejscowej drużyny. Teraz 16-6. I cały czas swoje robi zagrywka, to przyjęcie. Jednak teraz proszę zobaczyć zaskoczone Wałbrzyszanki, że ta piłka spadła na ich stronę. 7 punkt przez UKPS 2 Lubin zdobyty. A więc w tym momencie mamy do czynienia już z kolejną dobrą
no, grą fragmentaryczną, ale jednak dobrą drużynę gości. Nastąpiły zmiany w zestawieniu zespołów. Dalej będzie podawać Chełmiec, który ma 10 punktów przewagi w tym momencie tego spotkania i pewnie zmierza po komplet w całym dniu rozgrywanym dzisiaj. Mocne, silne zbicie, problemy z przyjęciem, jednak udało się to zrobić. Raz jeszcze. Na środek, nie, prawa strona, trochę tak za plecy zagrana piłka, jeszcze się to udało wybronić. No proszę, okazuje się, że naprawdę raz, że sprawiło to sporo radości drużynie z Lubina, dwa, że same no, zaskoczone były tym, że w ogóle to było możliwe. Ale jak widzimy, trzeba i tak próbować. Słychać ten uśmiech, ten śmiech, widać ten uśmiech, no dużo, dużo ciekawych rzeczy nam tutaj dzisiaj się dzieje na boisku, choć chyba nieco innych niż tych sportowych. 19 do 7. Kończy się ten mecz. Zobaczymy zaraz jak ostatecznie, jakim wynikiem. Na razie udało się to wszystko odpowiednio mocno zagrać. Tutaj próbują jeszcze grać taką niby kiwką, ale no nie wyszło to najlepiej. Zadowolony też trener, patrzy tam kątem oka, drapie się po głowie. No nie dziwię mu się chyba, pokazywał wcześniej jak ma ta akcja być wykonana. Brakowało odrobiny precyzji w tym i ostatecznie też sam efekt końcowy, tak jak widzieliśmy, przyniósł punkt rywalkom. To też trener dobrze wie, jak to powinno wyglądać i jak jego zespół powinien się zachować. Proszę, teraz dobry serwis, piłka odbita pod kątem, daje punkt Lubiniankom, 9 do 19. 10 punktów straty w tej chwili po stronie gości, którzy teraz starają się, chociaż nie wychodzi, grać jeszcze, by tutaj jak najdłużej to powalczyć o punkty w tym spotkaniu. 20 do 9. No i szansa na to, by cokolwiek jeszcze tutaj przyspieszyć. Teraz już w rękach Wałbrzyszanek. One zdobywają punkt 21. Prowadzą do 9. Pierwszego seta wygrały do 8. Jeszcze chwila i będziemy już tutaj włączać wsteczne odliczanie. Choć jeszcze nie tym razem, ta piłka trafia po tym mocnym serwisie w środek siatki, jest 10 na koncie gości, którzy teraz zaczynają swoją grę serwisem, ale bardzo, bardzo mocnym i nieudanym. Trener Chełmca łapie piłkę w dłonie, po tym jak ta frunęła wprost w ławkę rezerwowych jego drużyny. 22 do 10. Teraz ten serwis mocny, podkręcony, piłka w boisku, 23 do 10. No i dwa punkty do końca spotkania zostały tutaj do zdobycia. Wałbrzyszanki na pewno będą tutaj przede wszystkim próbować powtarzać ten serwis. Udaje się im to zrobić po raz drugi z rzędu. Piłka meczowa, raz jeszcze pewnie zobaczymy to samo zagranie i zobaczymy tylko, czy uda się tym razem gościom tę piłkę utrzymać w powietrzu. Samo zagranie na pewno będzie miało olbrzymie znaczenie.
Mocny serwis, dobrze piłka rotowała w powietrzu, także tym razem akurat jeszcze udało się to podbić. Kwestia, jak skończy się ten mecz. 25-10, 2-0 w setach i cały turniej rozgrywany dzisiaj już również kończy się. Trzeba przyznać, bardzo ciekawe to spotkanie. Pod względem mentalnym Chełmiec zwycięża 2-0 w setach. My widzimy się z Państwem jutro od godziny 19:00 mecz rozgrywek Dolnośląskiej Ligi Juniorek. Tam mecz pomiędzy Chełmcem Wodociągi Wałbrzych a UKPS Lubin. Także bądźcie Państwo z nami jutro godzina 19:00, 22 listopada. Ponownie jesteśmy w hali Wałbrzyskich Mistrzów. A na dzisiaj to tyle. Jako Zima Sportu Wałbrzych, dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro. Tymi specjalistami od badania czystości wody są małże. Jeśli w wodzie pojawiłby się jakiś niebezpieczny składnik, te małe żyjątka, chcąc chronić się przed nim, zamknęłyby muszle, w ten sposób ostrzegając o zagrożeniu. Całe szczęście jeszcze nigdy nie musiały tego robić. Na kolejnym etapie woda jest bardzo dokładnie badana w laboratorium. Naukowcy wykonują wiele testów i sprawdzają, czy nie ma w niej nieodpowiednich dla człowieka związków chemicznych albo groźnych bakterii. Jeśli skład wody jest właściwy, może zostać wysłana do domów. Zanim jednak trafi do Twojego kranu, przebywa bardzo długą drogę, która może mierzyć nawet 20 km. Rurociągi muszą pokonać m.in. strome wzniesienia. Potężne pompy bez przerwy wtłaczają ogromne ilości wody na naprawdę dużą wysokość. W niektórych miejscach to nawet 120 metrów, czyli tyle co 4 dziesięciopiętrowe wieżowce. Gdy woda dotrze szerokimi magistralami do miasta, jest rozdzielana na mniejsze rury, którymi płynie do domów. Łączna długość sieci wodociągowej należącej do Wodociągów Wałbrzych to ponad 900 km, czyli więcej niż odległość między Wałbrzychem a Florencją we Włoszech. Żeby woda mogła płynąć bez przeszkód, cały ten długi